pozwólcie, że ja teraz o bohaterze dnia dzisiejszego, o generale Józefie Kustroniu. Postaram się w sposób lapidarny przedstawić, skrótowy raczej, bardzo mocno, jego życiorys. Niespełna 47 lat. Urodził się 16 października 1892 roku w Stryju. Był synem Andrzeja i Magdaleny z Fedoryków. Tam ojciec wyjechał szukać pracy. Znalazł ją na kolei, tam poznał swoją miłość, tam się ożenił i tam urodził się właśnie Józef Kustron. Józef Rudolf Kustron. Niestety dwa miesiące po jego urodzinach umiera jego matka wraz z siostrą. Zdarzyło to się w czasie pożaru. Obydwie się bardzo mocno przeziębiły i zmarły. Dwa lata później ojciec po raz kolejny żeni się. Po tym wszystkim, że druga żona, właściwie jego matka, jest komacochą, dowiedział się, gdy miał 12 lat. Troszeczkę miał żalu, ale w wspomnieniach żony generała jest mniej więcej napisane w ten sposób, że powiedział tak, nieważne, ta matka, która urodziła, tylko ta, która wychowała. Czyli uznał. Miał dużo rodzeństw. Swoją działalność niepodległościową rozpoczął w Nowym Sączu, gdzie ojciec wrócił i pracował dalej na kolei. Już w czasie nauki w gimnazjum, w drugim gimnazjum, rozpoczął działalność najpierw w Związku Młodzieży Polskiej, potem w Związku Strzeleckim. Założył organizację swoją Młodzież Jastrzębią. Potem był w Polskich Drużynach Strzeleckich, Związku Strzeleckim i w 1912 roku ukończył kurs oficerski. W tym czasie, można powiedzieć, przewijały się w jego głowie różne myśli. Był zwolennikiem idei socjalistycznej. Był wielkim propagatorem, kto przez cały czas służby kooperatywy, spółdzielczości zakładanej już w 18 roku w dowództwie okręgu korpusu i później również mówi, że Polska odzyska niepodległość przez odnowę moralną. On był nie tylko dowódcą, był humanistą, był poetą, znał 5 języków. 5. język, który się uczył, to był esperanto. Także był wspaniałym człowiekiem, nie tylko żołnierzem. Gdy nastała pierwsza wojna, nie zdążył do pierwszej kadrowej, gdyż leczył się, był w szpitalu w Krakowie. Przyprowadza później do Krakowa swoją kompanię skautową, który jest z Nowego Sącza, który był komendantem. I ta kompania zostaje wcielona do drugiego pułku strzelców, drugiego pułku piechoty legionowej, a Kustroń do 13. kompanii 4. batalionu kapitana Bolesława Roi. Niedługo walczy w składzie tego pułku na froncie karpackim, gdyż 29 października 14 roku pod Mołtkowem zostaje ranem. Leczy się w szpitalu w Budapeszcie. Później, już można powiedzieć, po rekonwalescencji wraca, ale nie do swojego macierzystego pułku, ale wraca do 4. pułku piechoty legionowej. Zostaje dowódcą 8. kompanii. Przechodzi cały szlak bojowy, kryzys przysięgowy. Odmawia złożenia przysięgi i zostaje w 1917 roku wcielony do armii austriackiej. Wcześniej przez 2 tygodnie pełni obowiązki ostatniego dowódcy tego 4. pułku. W międzyczasie w 16 roku, znaczy wcześniej już poznał swoją miłość, Aleksandrę Dagnan, zresztą siostrę kolegi Kazimierza Dagnana w Nowym Sączu, z którym współpracował w organizacjach niepodległościowych. Biorą ślub. Ładnie to skwitował w swoim życiorysie napisany. Wyjechałem na urlop, wziąłem ślub. Z tą miłością przetrwał do pamiętnego września 1939 roku. Mieli 3 dzieci. Gdy następuje niepodległość, w listopadzie 18 roku zgłasza się do Wojska Polskiego. W Krakowie zgłosił się do swojego byłego dowódcy pułku Roi. Chciał służyć w 4. pułku dalej, nie danym mu było. Służył w dowództwie Okręgu Generalnego Kraków na różnych stanowiskach, był szefem biura prasowego, odpowiadał za m.in. właśnie kooperatywę, za uniwersytety żołnierskie. Potem w czasie wojny polsko-bolszewickiej już w ramach Ministerstwa Spraw Wojskowych nadzoruje działalność przerzuty transportów wojskowych, żeby nie zakorkowały pierwszej polskiej armii. Po wojnie polsko-bolszewickiej jeszcze do 1923 roku jest w Ministerstwie Spraw Wojskowych na różnych stanowiskach kierowniczych.
Później, po ukończeniu kursu dowódców batalionów, zostaje przydzielony do linii. Jest to bardzo ważna data. Przed wojną, żeby otrzymać kolejny awans, trzeba było służyć w jednostkach bojowych. Otrzymuje przydział do 42. Pułku Piechoty w Białymstoku, 18. Dywizja. Jest dowódcą batalionu. Po niespełna dwóch latach dostaje drugi przydział właśnie do Leszna. Tutaj 18 stycznia 1925 roku w dniu święta pułkowego przyjmuje pułk. Przyjmuje pułk od podpułkownika dyplomowanego Rudolfa Kamińskiego. Pułkiem tym dowodzi przez 5 lat, przekazuje później go pułkownikowi dyplomowanemu Hroweckiemu. W Lesznie mocno się zasłużył. Jest tu bardzo wiele pamiątek, może już nie do końca cały w cudzysłowie, po nim. Ale o tym będzie później mowa, jak to zasygnalizuję. Rekord świata, można powiedzieć, zbudował w ciągu pół roku koszary dla drugiego batalionu, który stacjonował w Rawiczu. To jest obecna szkoła numer 7. Od lipca 1925 roku do 19 stycznia 1926 roku zbudowane koszary. Z jego inicjatywy, przy poparciu władz miasta. Mieszkańcy Leszna pamiętają, jak długo niektóre budowle powstawały w Lesznie, dekady. Za to 26 grudnia dziękuję burmistrzowi, ale o tym nie będę mówił, bo nie chcę uprzedzać kolejnego przedmówcy, który to pokaże na swojej prezentacji. Jego zamiarem było, tylko niezrealizowanym, zrealizował to Rowecki po kryzysie ekonomicznym, była budowa stadionu sportowego dla PW, które on tworzył tutaj w Lesznie i dla mieszkańców. To jest w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj mamy nasz słynny stadion Unii Leszny. W archiwum pani dyrektor pokazała, dzisiaj zobaczymy to, piękne plany tego stadionu, piękna dokumentacja cała. To miała być jego robota i tamty zaplanował wielką strzelnicę, też nie zbudował, ale rozbudował strzelnicę kolejną. To dzisiaj osiedle na Skarpy, pozostałość, piękne osiedle. Pozostały rozbudowane jego strzelnice. To również na Wyciążkowie rozbudował strzelnicę i rzutnie granatów, z których myśmy jeszcze jako 69. pułk długo korzystali. To jego żona tutaj w Lesznie na rozkaz marszałkowej tworzy Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. To w budynku koszarowym 17. pułku Anów tworzy przedszkole. Aleksandra Dagnan-Kustroń jest pierwszą szefową Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa. Później będzie dalej tak w Grudziądzu i będzie dalej to w Bielsku. Odchodząc z Leszna pozostawił swojemu następcy pułkownikowi Roweckiemu piękny zeszyt złożonych wizyt i życzeń władzom miasta, oficerom i tak zwanym obywatelom tego miasta, z którego później cały czas korzystał Rowecki, zapisując kiedy, komu złożyć życzenia, żeby nie popełnić żadnego fopa. Ten zeszyt dzisiaj jest w zbiorach Instytutu imienia Stefana Roweckiego Grodu. W 30 roku w styczniu obejmuje piechotę dywizyjną 16. Dywizji Piechotnej w Grudziądzu. Popularny Pedek, czyli następca dowódcy dywizji. Ma pod sobą trzy pułki piechoty, 64., 5. i 6., za którego wyszkolenie odpowiada. Po kilku latach dostaje ostatni przydział do 21. Dywizji Piechoty Górskiej, którą od 15 listopada 1935 roku dowodzi do tragicznego dnia 16 września 1939 roku. Również tam w Bielsku, gdzie zamieszkał i dowodził 21. Dywizją, zapisał się jako wspaniały dowódca i obywatel. Bielsko wtedy było nazywane Kleine Berlin. To była największa mniejszość niemiecka w polskich miastach. Ponad 50% Niemców. On potrafił przeciwstawić się jakimkolwiek naporom niemieckim. A już szczytem wszystkiego był 3 maja 1939 roku, gdzie uroczyście obchodzono święto Konstytucji. A że czytał dużo książek, jego brat powiedział, że z każdej pensji wydawał dużo pieniędzy na książki, musiał bardzo mocno przeczytać dokładnie Sienkiewicza, Krzyżaków, scenę, gdy przed Jagiełą rzucają sztandary krzyżana, czyli niemieckie, krzyżackie i tak dalej. Kazał wykonać kopię wszystkich sztandarów. Stał z wojewodą śląskim na trybunie. Przed nim rzucono te sztandary. Niemcy
mówiąc takim, przepraszam, wulgarnym językiem, Niemcom gula rosła. Na liście postskrypcyjnej na ponad 6 tysięcy nazwisk był na 16 miejscu. Wychodząc na wojnę, pożegnał się z Olą, no powiedział, jak prawdopodobnie wielu dowódców, ja z tej wojny nie wrócę. Rzeczywiście nie wrócił. Walczył w armii tego słynnego generała Schillinga, w grupie operacyjnej generała Boruty Spiechowicza, a w okresie międzywojny Boruta Spiechowicz był dowódcą 22. Brygady Dywizji Piechoty Górskiej, zbyt Dywizję Podhalańską. Zapisał się dobrze. Ostatniego dnia, znaczy 15, czyli przedostatniego dnia ranny, opatrzone rany. Następnego dnia z małą grupą ponad 200-osobową, okrążony pod Lubaczowem, nie ma wyjścia. Ostatni prawdę mówiąc rozkaz. Zebrać się, małymi grupami przebijać. Niestety z bliskiej odległości dwie serie powaliły generała Kustrowa. Nie powiedziałem generała od stycznia 1939 roku. Zginął, żegnali go żołnierze. Opis jest piękny jego żołnierzy, już napisany w czasie wojny w Belonie w Londynie przez porucznika Kożuchowskiego. Gdy podeszli oficerowie niemieccy, zostali poinformowani, kto to jest. Pozwolili przez chwilę być przy generale, który umierał. Lekarz dywizyjny stwierdził zgon. Został przewieziony do Ułazowa. Następnego dnia został tam w pobliżu kościoła grekokatolickiego pochowany. Niemcy sprawili się godnie. Oddali mu honory wojskowe, salwę. W grudniu tego roku rodzina, która była jego w Nowym Sączu, nie żona i nie dzieci, bo oni są w tym czasie w Rumunii, otrzymują od Niemców przez Czerwony Krzyż wiele pamiątek, dokumentów po generale, między innymi zwroczony krwią order wojenny w Rudimitali. Jego zapiski i tak dalej. Po wojnie generał, znaczy zwłoki zostały przewiezione, ekshumowane bez zgody rodziny do Ułazowa w 1953 roku. Zostają przewiezione po raz trzeci do Nowego Sącza. Z tym się wiąże też tragiczna sytuacja. Stamtąd trumna jeździ po całej Polsce do Wrocławia, gdy dojeżdża do Nowego Sącza, nagle trumna spada z samochodu. Zostaje tam pochowany, do dnia dzisiejszego na tym cmentarzu spoczywa. W zeszłym roku, gdy byliśmy z moim synem Piotrem w Nowym Sączu, byliśmy na grobie generała. Na tym samym cmentarzu spoczywa jego podwładny z 55. Pułku, znali się. Major, później podpułkownik Sosin. Wychodzi w 1939 roku jako dowódca batalionu z pułkownikiem Wieczyńskim na wojnę. Traci nogę, po wojnie wraca do Leszna. Zakłada spółdzielnię, major Sosin, spółdzielnię wraz z Wieczerzyńskim, innymi kolegami spółdzielnie inwalidów wojennych Bzura. Władze polskie nie pozwolą, znaczy samorządowe i spółdzielcze nie pozwolą na tą nazwę, żeby była spółdzielnia inwalidów wojennych Bzura. Nazwano to Kopernik, do dzisiaj to jest, ale w dokumentach na szczęście kolejni prezesowie przechowują pierwszy statut, gdzie jest napisane Spółdzielnia Inwalidów Wojennych Bzura. Generał Kustroń zapisał się wielkimi literami na ziemi nowosądeckiej, tam gdzie się wychował, gdzieś do dzisiaj jego rodzina, jego syn ostatni żyje, mieszka z żoną, gdzie z Wenezueli przybywa jego wnuczka. Znany jest w Lubaczowie, czyli terenie, gdzie pole. Sądzę, że będzie również w pamięci naszej tutaj poprzez dzisiejszą imprezę, poprzez i również zapewnienia władz, żeby uczcić pamięć tego wspaniałego generała. Oznaczony został za wrzesień czy za męstwo na polu walki w 1939 roku, w 1946 roku w Londynie pod orderem wojennym Virtuti Militari czwartej klasy, a potem staraniem generała Boruty Spiechowicza w 1967 roku od władz PRL-u otrzymuje order wojenny Virtuti Militari trzeciej klasy. Te wszystkie trzy ordery dzisiaj będą po raz pierwszy poza Nowym Sączem za zgodą synowej i wnuczki będą prezentowane dzisiaj na wystawie. Tyle z mojej strony o generale. Nie chciałbym przedłużać, bo jeszcze wiele padnie tutaj słów na temat generała. Jeżeli będą później pytania, to postaram się na to odpowiedzieć.